Wezmę sobie to. Sam, chwileczkę. Dokąd się wybierasz z moją ulubioną torebeczką? Nie powiem ci. Susan, nie panikuj. No wiesz, przeprowadzam eksperyment. A więc proszę mi nie przeszkadzać. Znowu klonujesz słodycze? Nie, chcę się przenieść do kreskówkowego świata. Ale potrzebny mi wolontariusz. Taki jak tata Robunia. Sami, no weź. Ale jest mi to potrzebne. Zapomnij, nie pozwolę ci zniszczyć mojej torebki. Ale kreskówkowy świat. Pokażę ci łatwiejszy sposób, jak wysłać tam torby. Do dzieła. Cześć wam! Dziś musimy zająć czymś sama, żeby nie podkradał moich rzeczy. Czy to będzie jakiś eksperyment naukowy? Tak, i nawet odpowiednio się ubrałam. Wczuwasz się w rolę, Su? Jeśli też tak uważacie, dajcie łapkę w górę! A oto podstawowy materiał do naszego eksperymentalnego obiektu. Papier piankowy. Przenieśmy na niego szkic. Poczyniliśmy już przygotowania i możemy zabrać się do roboty. Koleżanko, szanuję twój wybór, ale... Chyba nie zamierzasz zrobić białego projektu. Brakuje mu kolorów. Sami, a ty jak zawsze w gorącej wodzie kąpany. Musimy robić wszystko powoli i dokładnie. To będzie wnętrze naszej torebki, więc musimy oprzeć je miękkim materiałem. Su, mam coś dla ciebie. Patrz, jaki ładny czerwony papier. O, Sami, ty zawsze masz coś w zanadrzu. Kochani, nie musicie kupować nowej tkaniny. Możecie wykorzystać starą koszulkę. Dobry majster nigdy nie wyrzuca niczego bezmyślnie. Materiał przykleimy do pianki za pomocą mieszanki kleju i wody. A tak swoją drogą, na naszym kanale znajdziecie też inne podobne projekty. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to na co czekacie? Na pewno nie pożałujecie. Tu, zastanawiałam się nad dekoracjami. Eksperymentujemy? O, to świetny pomysł, Sami, ale pióra nie są w moim stylu. A co jest w twoim stylu? Stara koszulka? Żartowałem. W porządku. Teraz możemy zabrać się za zewnętrzną część naszej torebki. Przyklejmy koszulkę do piankowego materiału. O, w ten sposób. Teraz musimy poczekać, aż wyschnie. Od 24 do 48 godzin. A następnie połączymy ze sobą te dwa elementy. Więc do zobaczenia za dwa dni! Sami, co ty bredzisz? Ale się przy was rozbrykał, choć faktycznie trochę to zajmie. Ale na szczęście jesteśmy dziś w kreskówkowym świecie, więc... Odpowiedni montaż sprawi, że wrócimy do was w mgnieniu oka! Su! Su! Pobudka! Czas minął! Możemy już kontynuować naszą podróż do kreskówkowego świata! O, wygląda na to, że Samiemu bardzo podoba się nasz nowy projekt. Oczywiście! Wszyscy lubią kreskówki! Sprawdźmy, co z naszą torebką. Doświadczenie podpowiada mi, że jest już sucha. Przejdźmy do kolejnego etapu. Hej, Su! Niewygodnie trzymać wszystkie rzeczy w jednej przegrodzie, więc... Możemy zrobić dodatkową, masz rację. Ale najpierw musimy zrobić nacięcie. Nie spieszcie się, kochani. Zachowujcie szczególną ostrożność, gdy posługujecie się ostrymi przedmiotami. Nic tak nie będzie trzymać zamka jak klej na gorąco. Zawsze zostawiam takie zadania, Su. Ona jest w to najlepsza. O, cóż za zaszczyt. Gotowe. I jak ci się podoba, Sami? Su, nie bierz tego do siebie, ale chyba o czymś zapomniałaś. Jesteś dziś wyjątkowo uważny. Musimy zrobić miejsce na kieszonkę. Łatwizna. Ale kieszeń mamy już gotową! Proszę! Dzięki, Sam! Dobra robota! Patrzcie na to, drodzy widzowie! Jestem tak doświadczonym majstrem, że mógłbym zrobić tę torbę z zamkniętymi oczami! Ups! Auć! Kurza twarz! O, nie wygłupiaj się! Przed nami jeszcze dużo pracy! No dobra, kluczowy moment! Przetestujmy nasz suwak! Działa! Kochani, jeśli śledzicie nasze przygody, to wiecie, co zrobimy teraz! Czas złożyć torbę. Cukierki są, czekolada jest, żelki są, ciastka mamy je. Chyba o niczym nie zapomniałem.
miejscem i nie wiedziałam, że w planach mamy budowę drugiej kuchni. Zbieram wszystkie potrzebne rzeczy na naszą dwuwymiarową podróż. W kreskówkowym świecie może nie być smakołyków. No nie żartuj. A co ze słodkimi hot dogami od Simpsonów? Nam pojem Slurm z Futuramy, bekonowymi naleśnikami z Pora na Przygodę? No i chimichurri changa z My Little Pony? No dobra, przekonałaś mnie. Postaram się okiełznać apetyt. Chyba muszę posprzątać ten bajzel. Skończone! Zawsze się cieszę, gdy uda mi się ciebie do czegoś przekonać. Nie wydaje ci się, że ta torba wciąż jest trochę nudna? Myślisz o tym samym, co ja? Czas na dekorację! Kochani, dziś posłużymy się dość nietypową techniką. Ale zanim zaczniemy, musimy przygotować wszystkie elementy. Co robisz, Su? Nie kumam. To będzie klapka. Arkusz piankowy to doskonały materiał. Wystarczy coś w niego wcisnąć i od razu widać kontury. Kurza twarz! Szybkie i proste! Też chcę spróbować! Ta technika przypomina mi nieco tworzenie aplikacji. Hop! I gotowe! Mnie bardziej przypomina to puzzle. Proszę bardzo! To trochę tak, jakbyśmy tworzyli obraz z wielu elementów, nakładając je na siebie niczym warstwy. Su, skończyłem już wszystkie elementy, więc pójdę poćwiczyć przed kosmicznym meczem. Kosmiczny mecz? To nie ten film z Michaelem Jordanem w kreskówkowym świecie? Tak jest! Gdzie moja piłka? Postanowiłem się przygotować. Nie wiadomo, co mnie tam czeka. Chciałbyś się zmierzyć ze mną? Ha! Wyluzuj, Su. To nie jest prawdziwy mecz. Wybacz, sami poniosło mnie. A tymczasem już prawie gotowe. Wystarczy tylko przykleić klapkę. A co powiesz na oryginalne świąteczne dekoracje? Nie chcę psuć ci frajdy, ale brokat nie pasuje do tego projektu. Potrzebne nam coś prostego i jednocześnie odlotowego. Już wiem! Patrz na to, Su! Ja też potrafię robić aplikacje! Su, jestem geniuszem! Zrobiłem doskonałe, ozdobne zapięcie! I drugie do pary! O kurka, pasują idealnie! Dobrze to wygląda, ale czy nie uważasz, że jeszcze jest trochę za mało wytrzymała? Geniusze myślą w prosty sposób. Po prostu wykorzystamy to. Rzep! Dlaczego ja na to nie wpadłem? Nie martw się, sami. Dlatego pracujemy w zespole. Hop! Poszło jak z płatka. Su, ktoś zostawił to pod drzwiami. Kurka wodna, to może być jakiś skarb. Wow, to ci niespodzianka. Sprawdźmy, co jest w środku. Ciekawe, czy domyśli się, że to prezent od pewnego bardzo sprytnego glutka. Czekaj, pewności nie mam, ale wydaje mi się, że kurier był dwuwymiarowy. O, naprawdę? Tym bardziej chcę to zobaczyć. Ale super! Wiedziałam, że dwuwymiarowi ludzie to nieźli figlarze, zupełnie jak ty. Co? Co ty insynuujesz? Przyczep to po prostu do torby. Wytrzymaj jeszcze chwilę, sami. Porządna torba musi mieć też mocny uchwyt, prawda? Oczy? Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Okej. Tada! Co ty na to, Su? Wow, sami! Ten wzorek to jedyna rzecz, jakiej brakowało w naszej torbie. Dekoracyjne szwy. Kto by pomyślał? A teraz przyjrzyjmy się z bliska naszej cudownej torbie! Sami, jestem taka zmęczona. Możemy przełożyć naszą podróż? Nie martw się, przypilnuję naszej torby. No dobra, niech ci będzie, ale nasza podróż się odbędzie.
Oczywiście, że tak. Nie ulega to żadnej wątpliwości, ale na razie pożegnajmy się z naszymi przyjaciółmi. Jeśli podobał Wam się projekt i chcecie zobaczyć odjazdowe torebki na naszym kanale, dajcie kciuka w górę! I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczkę powiadomień.